Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj generalnie w tym zadaniu będziemy wykorzystywali pewien wzór, czyli jeżeli mamy mnożenie potęg o tych samych wykładnikach, czyli zapiszmy sobie, że mamy na przykład A do potęgi M, razy B do potęgi M, czyli jak widzicie wykładniki mamy takie same, to wówczas mnożymy sobie w tym przypadku A razy B i podnosimy to do wspólnego wykładnika. Czyli w tym przypadku, zauważcie, tu w pierwszym wykładniku mamy dwójkę tu również, czyli mnożymy przez siebie te nasze podstawy, czyli mamy 2 razy 25 i podnosimy to do potęgi drugiej, czyli 2 razy 25 to będzie 50, a 50 do kwadratu to 50 razy 50, czyli 2500. Spójrzmy na drugi, drugi przykład. Tutaj również mamy takie same wykładniki, czyli pomnożymy przez siebie podstawy, czyli mamy 16 razy 5 do kwadratu. 16 razy 5 to będzie 80 do potęgi drugiej. 80 do kwadratu to 80 razy 80. 8 razy 8 to 64, czyli otrzymamy 6400. Przykład kolejny mamy w wykładnikach czwórki, czyli 2 razy 50 do potęgi czwartej. 2 razy 50 to będzie 100 do czwartej potęgi, czyli jak to możemy zapisać? No to będzie po prostu 100 razy 100, razy 100, no i jeszcze razy 100, czyli tutaj otrzymamy 100 milionów. Czyli 3, zera, no i jeszcze raz 3, zera. no dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy ten sam wykładnik, bo zauważcie, że w wykładniku mamy trójkę, czyli pomnóżmy przez siebie 4 o razy 25 i podnosimy to do potęgi trzeciej. 4 razy 25 to będzie 100 do sześcianu, co możemy zapisać jako 100 razy 100 i jeszcze razy 100, czyli tutaj otrzymamy milion. No, i przykład następny. Mamy ten sam wykładnik, czyli 35 razy 2 do kwadratu. 35 razy 2 to będzie 70 do potęgi drugiej, co możemy zapisać jako 70 razy 70, czyli tutaj mamy 4900. No, i spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj także zauważcie, że mamy te same wykładniki, mamy mnożenie. Czyli możemy to sobie zapisać w ten sposób, że najpierw minus 1 czwartą pomnożymy przez 16, no i to co tutaj otrzymamy? Podniesiemy właśnie do tego naszego wspólnego wykładnika, czyli do drugiej potęgi. Oto szesnastkę zapiszmy sobie w postaci ułamka jako 16 pierwszych. No bo pamiętajcie, że kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia, czyli szesnaście, gdy podzielimy przez jeden, nadal otrzymamy szesnaście, a chyba troszkę łatwiej będzie nam skracać. No i teraz ustalmy znak, liczbę ujemną, Mnożymy przez liczbę dodatnią, czyli wynik na pewno mamy ujemny. No i teraz możemy sobie skrócić przez 4. Mamy tak: 1 razy 4 to 4, 1 razy 1 to 1, a 4 pierwsze to po prostu 4. I otrzymaliśmy minus 4 do potęgi drugiej. Na minus 4 do kwadratu to będzie minus 4 razy minus 4, czyli wynik na pewno otrzymamy dodatni. 4 razy 4 to będzie 16. No i lecimy dalej. Co tutaj? No mamy ten sam wykładnik, czyli najpierw sobie zapiszmy w nawiasie, że minus 2 całe i jedną drugą mnożymy przez minus 4, a następnie wynik takiego, Działania podniesiemy do potęgi trzeciej. Może tutaj też napiszmy na wię, żebyście to po prostu tutaj lepiej widzieli. Oczywiście, żeby wykonać takie mnożenie, najpierw tą dwójeczkę włączmy sobie do ułamka, czyli mamy tak, minus 2 razy 2 to 4, 4 plus 1 to 5, czyli mamy minus 5 drugich, razy minus 4, czyli minus 4 pierwsze. No, to też sobie weźmy tutaj w nawias, podnosimy to do potęgi trzeciej. Liczba ujemna razy ujemna da wynik dodatni, no i skracamy przez 2, czyli tutaj mamy 1, 4 na 2 to będzie 2, 5 razy 2 to 10, mamy 10 pierwszych, czyli po prostu 10, do potęgi trzeciej to będzie 10 razy 10 i razy 10, czyli otrzymamy 1000. No dobra, przykład kolejny. Czyli tutaj także wykonujemy sobie mnożenie. Mamy minus 1 dziesiątą i zapiszmy to sobie w ułamku zwykłym. Razy 10. No i to, co otrzymamy, podnosimy jeszcze do, do piątej potęgi. No dobra, liczba ujemna raz dodatnia da wynik ujemny. Skracamy, no bo 10 to będzie 10 pierwszych. Czyli zauważcie, że. Tutaj nam po prostu pozostanie minus 1 i minus 1 podnosimy do potęgi piątej. No tutaj warto pamiętać o takiej zależności, że jeżeli liczbę ujemną podniesiemy do potęgi o wykładniku nieparzystym, no a piątka jest nieparzysta, to wynik na pewno będzie ujemny. Czyli mamy minus, 1 do potęgi piątej to 1, czyli mamy minus 1. Spójrzmy dalej. Tutaj mamy minus 1,5 Czyli zamiejmy sobie tą liczbę na ułamek zwykły. Czyli możemy zapisać, że mamy minus 1 i ale możemy sobie 5 i 10 uprościć jeszcze przez 5. Czyli tu mamy 1 oraz 2, czyli mamy minus 1 całą i 1 drugą. Czyli zamiast tego ułamka zapiszmy sobie, że tak: minus 1 i 1 druga razy minus 8. I to, co otrzymamy, musimy podnieść jeszcze do naszego wspólnego wykładnika, czyli do potęgi drugiej. No to liczymy. Tutaj jedynkę włączymy sobie do ułamka, czyli 1 razy 2 to 2 plus 1 3, czyli mamy 3 drugie razy minus 8, czyli minus 8 pierwszych. No i wszystko do kwadratu. No i teraz tak, czy coś nam się tutaj ładnie skróci? Na no 2 i ósemka przez 2, czyli tu mamy 1, tutaj 4, minus razy minus da nam plus 3 razy 4, 12, czyli otrzymamy 12 do potęgi drugiej, to będzie 12 razy 12, czyli 144.